To jest husaria i ona wjeżdża ogólnie w tłum armii, ale wczoraj niestety nasza reprezentacja tak w tłum armii nie wjechała, ale my dzisiaj znowu wjeżdżamy. Wjeżdżamy w doborowym towarzystwie Tomasz Łapiński, Żelek Grzyżyński i panowie. Witam serdecznie. Tak jest. Oczywiście zanim dojdziemy do tego, na co wszyscy czekają, czyli porozmawiania sobie o polskiej reprezentacji, w kontekście ostatnich wydarzeń i tego, co przed nami, zanim odśpiewamy sobie głośne nic się nie stało, nic się nie stało, to może jednak coś się stało. Porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o reprezentacji, porozmawiamy sobie o tym naszych kuponach, bo my z Tomkiem, nie wiem czy wiesz, tam nieźle poszło, ty tobie tam troszeczkę... Nie wiem, właśnie nie sprawdzałem wyników ostatnio. To nie omieszkamy ci podać. Nie przejmuj się, pokażemy ci. No właśnie, i porozmawiajmy sobie o tym, jak wczoraj spędziliście wieczór z polską reprezentacją. Jak się bawiliście? Tomek spędził w pracy, wiem, widziałem. Tak, ja spędziłem w pracy, no mało, radośnie, bez dwóch zdań. Jakbyś trudno się inaczej wypowiadać o tym meczu niż w takim grobowym nastroju w sumie trochę. Natomiast no gdzieś tam ja tam usiłowałem wczoraj też wyszukać jakieś parę sytuacji takich, które chociaż trochę powieją optymizmem, dadzą jakąś nadzieję. No, trudno było tam wybrać na przykład ewentualnie trzy, może jakieś dwie praktycznie akcje rozegrane takie na jeden, dwa kontakty, które trochę mnie tam napawały jakimś nadzieją na poprawę tej sytuacji, bo w większości jednak czasu spotkania to wyglądało w naszym wykonaniu niedobrze. No nie chcę, że będziesz troszeczkę inaczej mówił w innym tonie, czy jak nie, to ja będę mówił. Ma być kontrowersyjnie. Nie, Tomek, było super. Ale o co ty masz właściwie pretensje? 0-1, porażka z trudnym rywalem na ciężkim terenie w Gdańsku. Nienawidzę narzekać. Tutaj trener też widziałem w wypowiedziach pomeczowych, że też koncentruje się na jakichś tam optymistycznych rzeczach, no ale... Ale nie, no w defensywie wyglądało to koszmarnie. Bramka stosowana w tak kretyński sposób, że to naprawdę ręce opadają. No, prosta sytuacja, jedno dalekie zagranie i praktycznie sytuacja prawie, że sam na sam. Taki, no, mało takiej determinacji to znamy, w środku. A ile mogliśmy jeszcze stracić bramek w tym meczu? Tak dużo akurat nie. No, była jeszcze jedna sytuacja tak naprawdę taka bardzo groźna, gdzie Skorupski dobrze wybronił. Jedna sytuacja, kiedy tam z lewej nogi uderzał zawodnik po tym, jak ograł naszych środkowych obrońców takim lobem. Dobra, to są strzały się za 13. Ja nie traktuję tego jako... Nie, dlaczego? Akurat ta druga sytuacja, on takiej półwolej, wiesz, z 6-7 metrów, mając przed sobą całą bramkę. Tak, ale to są trzy sytuacje, tak, licząc z bramkową. Tak? No my stworzyliśmy też trochę tych sytuacji w przodzie było, tak, jak groźnych, powiedzmy, akcji. No taka, takich może wyśmienitych, no to ta klicha, tak, bo to jest moim zdaniem 100% sytuacja. Tak, po zagraniu z prawej strony, tam się zaczęło od rozegrania Lewandowskiego w ogóle też później. Tak, tam trójkowa taka akcja, właśnie Lewandowski. To wyglądało właśnie chyba najlepiej, jak Lewandowski starał się troszeczkę schodzić, ktoś dublował jego pozycję, zresztą Klich już to robił we wcześniejszych meczach i... No ten Klich, jak ja bym miał kogoś rzeczywiście wskazać, kto jest jakimś takim powiewem optymizmu, to ktoś, o kim no jeszcze pół roku temu w ogóle byśmy nie mówili w kontekście kadry, ktoś powiedział Klich, to nie, no zaraz, jaki Klich? No właśnie. Bądźcie poważni. A tymczasem Marcelo Bielsa przywrócił nam do świata żywych piłkarza i to piłkarza, no, który może dać więcej reprezentacji Polski w tym momencie na pewno niż Zieliński, który albo nie ma właściwej pozycji w tej kadrze, nie ma teraz też w ogóle właściwej pozycji tak naprawdę w tym nowym Napoli. Nie gra mu się tam tak jak u Sariego. To jest też inny Zieliński w Napoli, ale niestety w kadrze jest ten sam co wcześniej. No, musimy czekać, bo nie stać nas też, żeby o takim piłkarzu w ogóle zapomnieć, który... Ile ma Zieliński? 24 lata, tak? To nie stać nas na to, żeby go gdzieś całkowicie przekreślić. Tylko musimy czekać i jeszcze raz czekać na właściwego Zielińskiego. Czekać na kogoś, kto znajdzie klucz, albo odblokuje go. My tak czekamy, no musimy równocześnie. Trzeba robić to i to, ale nie zapominać, no bo naprawdę polskiej piłki nie stać żeby kogoś, kto ma takie umiejętności indywidualne, takie możliwości, które pokazywał, na poważnych scenach, umówmy się też, żeby z niego rezygnować i mówić, że albo on się nie dopasuje do kadry, albo że on tylko będzie błyszczał przy dobrych partnerach. Ale wiesz, ale historia też polskiej jakby reprezentacji pokazuje, że bardzo często, znaczy może nie bardzo często, ale zdarzały się przypadki takie, że kilku zawodników wyśmienicie grało w klubie na przykład. Krzysztof Warzycha, wracamy, to nie jest do końca analogiczny przykład z Zielińskim, bo on teraz ostatnio i w klubie też ma duże problemy, tak, ale było mnóstwo takich piłkarzy, którzy Okoński chociażby, masz następne nazwisko, tak, który w kadrze jakby nie za bardzo się sprawdzał, no w klubie genialny piłkarz, tak, pod każdym względem. Więc jakby pytanie, czy w przypadku Zielińskiego, czy też nie jest ten typ zawodnika, który no gdzieś tam jakoś tak gorzej funkcjonuje w tej reprezentacji. Nie wiem, rzucam po prostu pytanie i zastanawiam się, gdzie leży problem. Tak, dlaczego chłopak, który na treningu wygląda kapitalnie, wszystko ma, technika, fizyczność, wszystko funkcjonuje ok,
na boisku zdarza mu się, nie wiem, w ciągu x lat praktycznie dwa dobre mecze rozegrał, trzy maksymalnie, podejrzewam. No tak, ale no dobrze, ja tutaj troszkę też was zwiodłem w te kierunki, takie personalia, bo wspomniałem tego Klicha, ale wiecie, co mnie najbardziej zmartwiło, że ja widzę tę kadrę, która wychodzi no, w takim ustawieniu, powiedziałbym to w sumie galowym, choć my nie wiemy do końca, jakie są te nasze najlepsze ciuchy wyjściowe, czy to jest smoking, czy to jest garnitur. Najlepszych ciuchów niektórzy by w ogóle nie założyli nawet do sklepu. No tak? Właśnie, ten garnitur taki lekko poszarpany i uznaliśmy, że impreza w takim stylu. No ale jednak wychodzimy tak, jak najlepiej w danym momencie chcieliśmy się ubrać, tak? Tak się ubieramy, nie bierzemy jakichś tam ciuchów zapasowych, bo te są niewyprane, tylko no bierzemy niby to, co wygląda najlepiej. Gramy z Czechami, dla których to jest jednak mecz bardzo towarzyski, widać. No nie to, że oni chcą oddać ten mecz, bo nie chcą, ale poczekaj. Chodzi mi tylko o to, że widać, że u nich Schilcha by tak to potraktował, że jednak to są testy. Oczywiście, mają wygrać ten test, mają zrobić co mogą. Dobrze. Przypomnij sobie nawet ten strzał taki zablokowany. Widziałeś, z jaką determinacją oni walczyli? Tak, ale przepychanki środku. Właśnie Tomek, ale ja nie mówię o podejściu do meczu. Ja nie mówię o podejściu do meczu mentalnym. Mówię o ustawieniu, o testowaniu zawodników, o jakichś tam sprawdzianach czeskich. Na podstawie też tego, co przeczytałem, bo nie ukrywam, że nie interesuję się czeskim futbolem, tak jak ty, bo wiem, że oglądasz każdą kolejkę namiętnie, wszystkie skróty i dwa mecze na żywo w każdej serii spotkań. Natomiast uważam, że jednak dla nich to był poligon doświadczalny. A my chcieliśmy ten mecz wygrać. Dla trenerów, dla zawodników, tak, jestem przekonany, to było widać, że to jest ewidentna walka praktycznie o życie. No tak, a u nas tego nie miejsce w składzie, właśnie tak, tu jest ta różnica. Też. Ja wczoraj też wyciągałem parę sytuacji takich, w których takie stykowe piłki w środkowej strefie, kiedy naprawdę można było powalczyć o to i te przepychanki, taki bark w bark, no to mnóstwo było takich sytuacji, w których to właśnie przeciwnicy wygrywali te piłki. Nasi. My mieliśmy duży problem jakby w takim podejściu. Ja, to jakby to nie wynikało to z braku chęci, ze złego podejścia naszego, znaczy takiego ogólnego do meczu zawodników, tylko właśnie byliśmy po prostu gorsi, mniej zdeterminowani w tych walkach o piłki. Ja nie czułem tam walki właśnie o życie, tak? To może musimy to zrozumieć, głowy, że wracamy do tych czasów wczesnego nawałki, czyli że znowu jesteśmy w tym okresie takim, gdzie jak sobie czegoś nie wywalczymy, nie wydrzemy, to czemu znowu? To nie wygramy. To jest zawsze. Ale po Euro był taki moment, że uznaliśmy, że jednak, myślę, że w głowach piłkarzy też to było, że jednak tak. Piłkarsko jesteśmy dobrzy, że tutaj kultura gry duża. Oczywiście walka zawsze, ale nie musimy już tak gryźć trawy, rzucać się jak wcześniej. To jest bardzo błędne Może trzeba mentalnie. To jest właśnie. Bardzo błędne I zobaczyliśmy myślenie, to później, jak bardzo błędne było. Tak. Więc trzeba do tego po prostu wrócić. No, tak. Zdecydowanie. Kadra Kondrata. Kontratak i walka do ostatniej kropli krwi. No to niestety, no więc tego nie przeskoczymy. Tak musi grać reprezentacja Polska. Panowie, ja muszę coś, bo tak, myślę, że my... A jesteś z nami, fajnie. Tak, jestem z wami, grzecznie słucham, ale powiem wam szczerze, brakuje mi w tych rozmawianiu o tym, ja to też po części rozumiem, no bo jakby mówimy o reprezentacji, która dała nam dużo szczęścia, ale w tym momencie spotykamy się w sytuacji, w której ta reprezentacja nie wygrywa kolejnego spotkania. Tracimy bramki. Popatrzmy na to nieco szerzej, przez pryzmat tego, gdzie jest nasza, moim zdaniem, piłka klubowa, bo to ma bardzo duże znaczenie. Co się zmieniło, jeżeli chodzi o szkolenie? Ale o tym mówię, to jest problem. Problemem jest to, że na środku obrony, jak nie ma Glika, to się okazuje, że tam jest kompletny dramat. Jak nie ma naszego lewego obrońcy, to okazuje się, że musimy dawać nominalnego prawego. Ale nigdy nie było lewego. Kieszymy. I to jest problem, zgadza się. I to jest ogromny problem. Nasi zawodnicy, tacy jak Milik, który jest no, przecież bardzo drogim piłkarzem, jeżeli chodzi o wartość tego zawodnika, Zieliński, mówicie o tym, mają problemy w klubie. Wchodzi Klich, który tak naprawdę prezentuje się no niebo lepiej od takiego Zińskiego, co sam powiedziałeś. Nasi skrzydłowi, Grosicki, który już nie będzie młodszy, okazuje się, że no jest niezastąpiony dla tej kadry. Błaszczykowski, który nie gra, bo gra w tym sezonie 12 minut i tak na tej reprezentacji się pojawia, bo za bardzo nie ma kto grać. My po prostu jesteśmy, cytując klasyka, no trochę jesteśmy takimi, lekko mówiąc, no, dziadami w tej sytuacji. Oczekujemy od reprezentacji, że ona będzie grała dobrą piłkę. Ja się zastanawiam, czy te są oczekiwania realne na ten moment, co my posiadamy, jakich zawodników, na jakie pozycje. Znaczy wiesz, no, oczekiwania są oczywiste, jakby proste, tak? No, nie analizujemy to, podchodzimy do tego w ten sposób, że jeżeli nie mamy, to zadowolmy się, 1-0 jest ok, albo 2-0, to też jeszcze będzie akceptowalne. Wiadomo, że chcemy, natomiast ja myślę, że możemy narzekać na zawodników, że mogą mieć problemy w klubie z grą, mogą mieć mnóstwo mankamentów. Natomiast ja zawsze mówię, że no, piłka to jest zespół. To jest klucz. Nawet jeśli w
tryby funkcjonują dobrze, jeżeli dobrze współpracują, to naprawdę mnóstwo mankamentów można ukryć pod dobrą organizacją gry, pod dobrą zespołowością, pod współpracą właśnie pomiędzy poszczególnymi liniami. Naprawdę taktyką można mnóstwo rzeczy ukryć. Tak naprawdę moim zdaniem w dużej mierze to jakby cały sukces nawałki to jest oparty o taktykę. Brawo. Czyli o to, jak drużyna funkcjonowała, w jaki sposób, jak konsekwentnie, z jaką determinacją realizowała dobrą taktykę, taką skuteczną, która pasowała też do naszych możliwości takich psychofizycznych. Okej, okay, mamy konkret. Czyli pytanie jest takie, czy w takim razie póki co praca Jerzego Brzęczka można ją uznać za rozczarowującą? Znaczy, wiesz co, to był czas eksperymentów, tak on też nie ukrywał. Wiadomo, że te dwa mecze z Portugalią u siebie i z Włochami, no to był czas jakby no, takiego trochę poszukiwań dużych, tak? I tak ma Jurek bardzo mało czasu pod kątem szkoleniowym, to było oczywiste, tak jakby taka specyfika pracy przy reprezentacji. Natomiast no, te dwa mecze na pewno były próba znalezienia czegoś, w czym może będziemy gdzieś tam funkcjonować. Ewidentnie uznał, że to był niewypał, sam na ten temat się wypowiadał, wrócił do innego ustawienia w tym meczu i no, bez dwóch zdań. No, Nawałka też eksperymentował na początku, też jakby zastanawiał się, też różne poszukiwania personalne były i zanim potrzebował trochę czasu, żeby złapać jakby informację, co według niego powinno jednak, na czym się należy skupić i co da odpowiedni skutek. No, Jurek, mam nadzieję, że teraz już też to widzi. No, teraz dajmy mu trochę po prostu czasu na to, żeby gdzieś tam to przełożył na boisko, bo na razie na boisku tego nie widać. Na razie widać było, że ten czas został wcześniej jakby trochę zmarnowany na poszukiwania, które nie dały rezultatu. Natomiast teraz no, na razie nie ma czasu na to, żeby wprowadzić jakby drużynę w taki odpowiedni tryb. Ja się boję tylko trochę tego, że na razie też zawodnicy tego nie czują. To na boisku widać, że oni też wiedzą, że jesteśmy gdzieś tam na etapie jakichś poszukiwań, bo to się czuje, tak? To mówię o tej determinacji wcześniej, ale tam jest w tym meczu sporo takich też sytuacji dziwnych, że oni chodzą, wracają, człapią głowę nisko w dole. Co buduje każdą drużynę? Wygrane buduje. Dobra, to, że czują, że to wszystko zaczyna funkcjonować. A... Okej, okay, zgadzam się, budują, ale zawodnicy muszą wierzyć w to, co robią w trakcie meczu. Ja chyba niech oni nosy spuszczają na kwintę po meczu, niech się irytują, cokolwiek robią, natomiast w trakcie spotkania tam nie powinno być miejsca na takie zwątpienie, na takie ochlepnięcie, że dobra, koniec, już to przegrywamy, nie idzie słabo, a dograjmy do końca, zejdźmy, pomyślimy później. No nie, masz jedyne 90 minut, w których się możesz pokazać, możesz coś zyskać w oczach wszystkich tak naprawdę, i kibiców, i trenera, wszystkich, tak? Więc działaj, choćby nie wiem, co się waliło, paliło, było bardzo źle, działaj, rób coś, żeby to zmienić, żeby pokaż przynajmniej, że chcesz coś zmienić, zaangażuj się w to mocno, z całym sercem. A tutaj ja to czułem, że tam było trochę takie ręce, wiesz, spuszczone, troszkę te nosy takie spuszczone i tak to trochę nie wyglądało tak, do końca. To był w ogóle cały ten, no, to trzeba wrócić mi się nawet też do początku tej pracy Brzęczka. Piekielnie trudny moment, bo raz, że po Mistrzostwach Świata, które okazały się totalnym niewypałem, paru piłkarzy zrezygnowało, przebudowa. Tutaj, no wiadomo, cała linia defensywna, no konieczność zbudowania jej od nowa, czyli następne próby. No ja bym może trochę zarzucał. Reca, Matynia, fajnie, może kiedyś, ale to na pewno nie są kandydaci na teraz do gry w reprezentacji, więc może rzeczywiście trzeba było wcześniej uznać, że jednak któregoś prawego obrońcę się przestawi. Wiem, że Jerzy Brzęczek bardzo tego nie lubi, że on na siłę wręcz chce znaleźć takiego zastępcę Rybusa, no ale pamiętamy wypowiedź Jakuba Wawrzyniaka, że zawsze w kadrze był zmiennikiem piłkarza, który nie istnieje. No więc poza Rybusem, no Rybus, szukamy Rybus, właśnie zmiennika dla zmiennika Rybusa, który nie istnieje. Ale Rybus ma też teraz mnóstwo swoich wad, jakby w sensie ma, ale, też. No, no okej, okay, ale na nasze warunki, jakby, tak? Na nasze warunki jest to jedyny, bym powiedział, kandydat, jeśli nie chcielibyśmy przesuwać na siłę prawego obrońcy. Mówię, mecze, które teoretycznie były towarzyskie w Lidze Narodów, ale jednak chcieliśmy pozostać w tej najwyższej grupie, w tej elicie. Czyli tak do końca towarzysko ich nie można było potraktować. Czyli niby testujemy, sprawdzamy, a jednocześnie bardzo chcemy wygrać, zwłaszcza, że ten mecz z Włochami wyjazdowy gdzieś tam nasze apetyty rozbudzi. Natomiast teraz jest taki mecz, nadchodzi mecz z Portugalią. Dojdziemy zaraz do niego. No, który już towarzyski, to tylko tak powiem, że on towarzyski, no właśnie mówię, że on absolutnie towarzyski być nie może, a natomiast taki, który może stać się, ja zawsze mówię, każdy zespół ma taki mit założycielski. Zespół, który mecz, po którym drużyna zaczyna wierzyć, że wszystko funkcjonuje, coś gdzieś kliknie, oni zaczynają, są na fali, wjeżdżają nagle na wyższe obroty. Przykład Nawałka, mecz z Niemcami. Zawsze przypominam też ten mecz reprezentacji Engela, w którą mało kto wierzył, w Kijowie. Wygrana wtedy z Ukrainą gdzieś tam Olisa Debe i wybijający przewrotką piłkę z bramki Kłos. I tej drużynie takiego mitu potrzeba. Nawet niech to będzie mecz, w którym będziemy słabsi, gorsi. Ale to, co mówi Tomek, poukładani, zwarci,
A nuż się uda wyszarpać coś z Portugalią i kosztem Niemców zostać w pierwszym koszyku losowania. Na mit założycielski trzeba zapracować. Trzeba zasłużyć, tak. Trzeba go sobie, mit sobie wypracowujesz, moim zdaniem. To nie, on nie przychodzi tak z przypadku na pstryk, że a raptem udało nam się, zostawiliśmy tą układankę tak fajnie, tak zarąbiście, że ona raptem wypaliła i mamy mit założycielski. Mamy spotkanie, w którym wszyscy się budują, o którym wszyscy mówią, na którym budujemy swoją pewność siebie. Nie. Ale uczcie szczęścia też jest potrzebne. No dobra, uczcie szczęścia do Patrz, z Włochami. Wygralibyśmy z Włochami ten mecz u nas. Też się wypracowuje. Ale wygralibyśmy, tak, wypracowuje się, ale to można wracać 60-70%. Coś tam musi pomóc. Wygralibyśmy z Włochami, a były jakieś tam okazje ku temu, 80-90%. Żeby... No, i tak, pamiętajmy, że to żeby była najgorsza z Włochami, reprezentacja Włoch. A dostajemy jeszcze gola w ostatniej minucie i znowu te łby, zwieszone i znowu świadomość, że nic się nie uda. A gdyby wygrało, to mogłoby to wszystko Słuchajcie, ale to jest to, dojdziemy zaraz do tej Portugalii. Zaraz wrócimy do Polski. Ale szukam na siłę w tym. Tak, ale to co mówisz, gdyby, to ten gdybizm w Polsce znowu się odpala niestety. Zaraz do tego wrócimy. Słynna piosenka była, tak, Łona i Weber. O, gdyby to ulubione polskie słowo, tak. Cały mój kraj zamknięty w gdyby, więc zaraz pogdybamy sobie, co by było gdyby, ale przejdźmy na chwilkę, żeby złapać oddech, do tego, że są też inne ciekawe mecze. Na przykład przed nami starcie Anglików z Chorwacją. Chorwaci wczoraj wygrywają z Hiszpanami 3-2. Hiszpania oczywiście na pewno nie spadnie z tej dywizji, ale teraz bój bezpośredni Anglików właśnie z Chorwatami. Faworytem są oczywiście Anglicy, chociaż wczoraj po tym zwycięstwie trochę te kursy się zmieniły. 1,95 w tym momencie na Anglię, 3,90 na Chorwację, remis 3,60. Remis, powiedzmy sobie, jest dla Anglików też dobrym wynikiem. Oczywiście nie wygrają w tym. Nie, zależy jaki. Zależy jaki jeszcze. Zależy jaki. Bo jak bramkowy, to Anglia spada. To prawda, rzeczywiście. Zatem dla Anglików nie będzie to też dobry, bo oni awansują, mogą przeskoczyć Hiszpanię w przypadku zwycięstwa, więc są wygrać. No to właśnie, no to jak to widzicie, to spotkanie? Tak, żebyśmy zaraz do tej Portugalii sobie spokojniejsze podprowadzenie zrobili. Nie, no ja sobie bardzo w ogóle ostrzę zęby, już pomijając wszystko na samo widowisko. No to wczoraj też w ten mecz, co zafundowali Chorwaci z Hiszpanami, to jakaś abstrakcja jeszcze w ogóle pod kątem jakby takiego zestawienia z jakości, szybkości, techniki w ogóle z tym naszym meczem, no to jest, to wyglądało jak w ogóle jakaś inna dyscyplina, no kosmiczny mecz po prostu. Ta druga połowa to już w ogóle jakaś naprawdę coś niesamowitego. To się oglądało jak kapitalne, jakoś, nie wiem. Inny sport troszeczkę. Serio sensacyjny, prawie. Świetnie, naprawdę. Szybkość operowania piłką, jakby to, no, zmienność jakby akcji, technika, no coś nieprawdopodobnego. Siedziałbyś sobie przy zimnym piwku nad zimnym polskim morzem w Gdańsku, oglądając tamten mecz, a za moment byś się przeniósł w krainę, gdzie gra muzyka, piją rakije i popijają hiszpańskim czerwonym winem. No, także coś nieprawdopodobnego. No, tam następna impreza z whisky i rakiją też się szykuje dobrze. Ja oczekuję właśnie też takiego meczu właśnie w Anglii właśnie z Chorwatami. To jest, podejrzewam, że tam chyba trup będzie padał gęsto i myślę, że sytuacje bramkowe będą też... No, ilość będzie zbliżona do tych, jakie widzieliśmy wczoraj w tym spotkaniu właśnie z Hiszpanami. Tyle, że ja tak po cichu jednak upatruję chyba faworyta w tym meczu właśnie też w Anglikach, w gospodarzach. Tak? Po tym też, co pokazali w Hiszpanii, tak? No, 3-0 w taki sposób kontrować Hiszpanów, to naprawdę też rzadko się widuje taki sposób gry, taką precyzję i taką też szybkość. Tutaj też przypominamy, że kilka takich kontry było też w tym pierwszym meczu, gdzie Anglicy grali u siebie z Hiszpanami, też to prowadzili 1-0 też po kapitalnej akcji. No idzie młodość jeszcze. I patrz, ta kadra, jak ona ma perspektywy, nie? Tak, to bardziej, że to też będzie Southgate taki troszkę też jeszcze podtekst ten rewanżowy z mistrzostw, więc no. Ale widzisz też, no Jadon Sancho dogrywa piłkę do Trenta Aleksandra Arnolda, no i gdzie my jesteśmy? No, jacy to są młodzi ludzie? Na jakim grają szczeblu, na jakim poziomie, ilu takich czeka w Anglii w tych niższych młodzieżowych kadrach, które Zostawmy wygrywały Zostawmy to w tym, co mówiłeś o 24-letnim Pieczyńskim, że czekamy. No czekamy. Ja też powiem szczerze, w tym meczu wydaje mi się, że to, o czym mówicie, też wydaje mi się, że Anglicy, chociaż Chorwaci mocno mnie wczoraj pozytywnie zaskoczyli, bo te ostatnie mecze jednak nie były tak kolorowe. Ale jednak to co mówisz, ta szerokość tej kadry, możliwość, gdzie oni mogą, nie muszą się martwić, że jak nie mają lewego obrońcy, to muszą kogoś z prawej przeciągać. To jest na tyle szeroka kadra i myślę, że ta Anglia może w końcu dojrzała do tego, żeby przełamać tę barierę i grać na miarę oczekiwań kibiców. No. Barierę ćwierćfinału. No już właściwie barierę ćwierćfinału już przełamała. No, tam zabrakło niewiele, żeby wejść do finału. Natomiast no, ta Anglia jest piękna teraz piłkarsko.
Ale no to można było, na to można było po prostu oczekiwać, że to się stać musiało, patrząc na ostatnie lata, na to, jak tam się pracuje z młodzieżą, ile tych młodych ludzi tam wchodzi na akademię, choćby Southampton, na akademię innych klubów, które nie tylko ściągają ludzi z zagranicy i później jako tych naturalizowanych też mogą już ich wystawiać, bo po 3 latach treningu, ale właśnie na tę młodzież. No patrzysz na Liverpool, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, na odpowiedzialnych pozycjach, w bardzo ważnych meczach. Nie to, że oni dają radę, oni są jeszcze wyróżniającymi się piłkarzami. Kadra angielska na każdym poziomie, właściwie U17, U19, U20, walczy o Mistrzostwo Świata czy Mistrzostwo Europy. No to nie jest przypadek, no to po prostu jest system. I u nas właśnie takiego systemu brakuje, to już czas o tym no, bardzo poważnie i głośno mówić. Tak jest. Zwłaszcza, że akademie przynoszą skutek, bo jak spojrzeliśmy wczoraj na linię obrony, ten wyjściowy skład, no to każdy się przewinął przez Akademię Lecha Poznań, tam jakieś szlify zyskiwał, więc to też coś w tym jest. Tyle, że no, też takie coś, na co najbardziej narzekał trener Brzęczek, to gra defensywna, tak? No niestety, taka prawda. Ale to, co powiedziałeś, to nie jest przypadek... Wilusz, ale Macieja Wilusza się nie pojawił bardzo modno ostatnio. Będzie, jeszcze Portugalia, dojdziemy, też pamiętam o tym. Powiedziałeś, system to nie jest przypadek, to teraz skoro kamera jest na mnie, to pokażmy mój zwycięski kupon, bo to nie jest przypadek, to jest system. I zapamiętajcie ten moment z prostej przyczyny, on się może długo nie powtórzyć. To jest mój zwycięski kupon. Lechia pokonuje Krakowie, pozdrawiamy Justynę nieobecną dzisiaj. Manchester City pokonuje Manchester United, Juventus pokonuje Milan. No taki wydawałby się prosty kupon, ale jeszcze ładniejszy. Ale w Gdańsku, po tym co się działo w Gdańsku, to nie był taki łatwy kupon. Nikomu piłka nie podskoczyła na trzecim metrze w tym meczu, ale zobacz na kupon, prawda, Tomka Łapińskiego. Też jest Manchester City, mamy Borussię Dortmund z Bayernem i tu jest bardzo ładny kurs. No i oczywiście nie byłbyś sobą, jakbyś pierwszej polskiej ligi nie obstawił GKS Tychy, pokonuje Odrę Opole. I dzięki temu... 30 zł ile tam pan łapa? Oj, dżentelmeni nie rozmawiają. państwo może nie wiedzą, ale były prezes Widzewa Witold Skrzydlewski powiedział kiedyś, panie Łapiński, jak pan Łapiński był trenerem Widzewa przez pewien czas albo asystentem, to było w którymś z tych momentów, na co pozdrawiam pana Witka Skrzydlewskiego, na co mówi pan Łapiński u mnie, ale panie prezesie, nie pan Łapiński, a łapa. Dobra, panie łapa, to ja panu mówię. Więc pan łapa, gratuluję panie łapa. Świetny kupon, gratuluję panie Maćku. Bardzo. To skończ może już rozmowę o tych kuponach. To tylko zobaczmy ranking ekspertów, bo to trzeba jeszcze Marcina Fetka jednak docenić, bo jego zwycięski kupon cały czas jest najwyżej punktowany. Przypomnijmy, że to jest tak, że zależność jest kursowa. Jeżeli chodzi o wysokość kursu, Marcin też trafił jeden kupon, ale z bardzo fajnym kursem, więc no prowadzi tutaj Tomek Łapiński drugi, ja powoli gonię. Żelku, spadasz do niższej dywizji. Ale ja po prostu zająłem miejsce, które mi jest od urodzenia przypisane ostatnie. Przynajmniej wiesz, jak patrzysz na jakąś tabelkę, to patrzysz na górę i na dół. No, ale jeszcze egzekwo, jeszcze masz szansę. To ja powiem tak, to było pierwsze wprowadzenie, bo gdyby ci wszedł to Leicester, to byś był na tej tabeli. I teraz wróćmy do gdybania. Patrzcie, Leicester nie wygrywał siebie z Burnley, no bądź tu mądry. Przecież akurat to był mecz, którego byłem najbardziej pewien. Leicester, na fali tego wszystkiego, co się stało niekorzystnego, a jednak zespół, który mentalnie chce się odbić. Raz Burnley, 25 bodajże straconych wcześniej bramek. To no, drużyna, która w obronie w zeszłym sezonie grała fantastycznie, w tym sobie zupełnie nie radzi. No jeden wielki dramat i Vardy z kolegami, no Madison nie grał, ale tam jest paru ludzi, którzy gole potrafią strzelać 0-0 się. Zobaczmy, to nie moja wina. Zobaczmy, co, jakie kupony na ten tydzień. Zobaczymy, gdyby. Zobaczymy, czy gdyby będziemy mówili za tydzień, kto będzie mówił za tydzień. Kupon Tomka Łapińskiego na ten tydzień to jest tak. Oczywiście pierwsza liga Olsztyn, Stomil Olsztyn z Bytowem. No ba. Dwójeczka. Bardzo ładny kurs znowu, 2,81. Stawiam na wyjazdach, zdecydowanie lepsze. Ja chyba po tobie będę tą pierwszą ligę stawiał, jak znowu ci to wchodziło. Dalej mamy Belgia, Islandia, czysta jedynka, no to taki pewniaczek. I Włochy, Portugalia, tutaj na widzę dwójkę w naszej grupowych rywali. Wierzysz, dobra. Zaraz o tym porozmawiamy przy okazji meczu pewnie Polaków. Żelek, tak żebyś na to odbicie. Turcja, Szwecja. Jedyneczka. Ja to lubię na gospodarzy stawiać. Właśnie widzę, same jedyneczki. Serbia z Czarnogórą. W końcu jakieś punkty dopisać sobie, żeby tak nie być do zera. Serbia z Czarnogórą i Rumunia z Litwą. No poszedłeś tak, że powinno się udać. Obok głównego nurtu staram się jakiś strumyczek tam znaleźć. I mój kuponik Holandia-Francja, że obie drużyny strzelą gola. Wierzę, że będzie dobry meczek. Anglia-Chorwacja, to co mówiliśmy, jednak w tych Anglików wierzę.
I Polska-Portugalia, no jednak w Polskę nie wierzę w tym spotkaniu, aczkolwiek dużo zależy pewnie też od starcia Włochów z Portugalią. Ale jak Polska-Portugalia, to może postawiłeś na U20 przez przypadek, nie, a nie Portugalia-Polska. Nie ten kurs. Sprawdź może. Jeszcze po dobrym kursie na Portugalię, bo wczoraj trochę spadł, jak humacherzy zobaczyli grę Polski. I jeszcze mamy kupony nieobecnych. Marcin Fedek postawił na Chorwację w meczu z Anglią. Proszę bardzo. Tam jest dobry kurs właśnie. Patrzę, że w takim meczu, gdzie może pójść 3 drogowo, no to jak, ja też tak jak patrzyłem na kursy, to mimo całej mojej sympatii tego, że będę kibicował Anglikom, to jakbym miał tam stawiać w tym meczu, który mijam, to stawiłbym na Chorwatów. Postawił też na Polskę w meczu z Portugalią, co jest też niezłe. I Holandia-Francja remis. Jaki kurs? Gruby. 3,50 na to. A kurs ogólny nie mam podanego, ale to szkoda. Jakie są cząstkowe? Czyli 3,50 razy... 3,50 razy 4,10. Czyli no to 12 czy 14. I 3,55. 14, czyli 50, 42. No. 51. O, proszę bardzo, kalkulator jest 51 kurs. No to ładnie. I Przemek Iwańczyk, Anglia, Chorwacja, tak jak ja, jedyneczka. Włochy, Portugalia, tak jak ty, dwójeczka. Serbia, Czarnogóra, tak jak ty, jedyneczka. Czyli skonstruował sobie kupon z naszych. Okej, tak to wygląda. Dobra taktyka. Dobra taktyka. Ja już naprawdę będę musiał pytać o Justynę, co stawiasz na pierwszą ligę i będę to ściągał te typy do siebie. Słuchajcie. Po meczu wracamy do reprezentacji Polski, bo to bardzo przyjemny temat. Po meczu trener Brzęczek powiedział, że nie robił zmian, bo przegrywali i szkoda było mu czasu. Troszeczkę myślę, że to takim bareją mogło trochę zapachnieć, tak szczerze mówiąc. No, trener mówiący, że nie ma czasu na zmiany, bo drużyna przegrywa, to trochę to jest w meczu towarzyskim dziwne. Do tego Kamil Grosicki mówi, że w zasadzie to jest klątwa na reprezentacji Polski. Tak jest strasznie, Halloween już się skończył. I jeszcze oczywiście... ktoś siedzi i te szpilki wbija w laleczka wodu. Laleczka wodu, tak. I jeszcze do tego oczywiście cała seria wypowiedzi o tym, że no, wyciągniemy wnioski, będzie lepiej, będzie dobrze. Czy wyciągnął wnioski już na mecz z Portugalią? Trochę ciężko nam o tym mówić, bo nie wiemy, jak zakończy się starcie Włochów z Portugalią, co jest też istotne, ale dla nas jest istotne, żebyśmy nie spadli z pierwszego koszyka. Więc ja bym w tym przypadku może bardziej się skupił na tej laleczce wodu i meczu Niemców, żeby nie robili Polski. Taktyka. Taktyka. Nie, no tak żartuję w sumie, no ale... Lalkę sąsiada wyciągniemy zaraz i będziemy na kubach. Chociaż Niemcy dali popis, no ten mecz z Rosjanami imponujący. No tak, no ale to wiadomo, to też... Sparing, tak? To ogólnie to też jest wymowne, że my liczymy na porażkę Niemców. To też jest naprawdę wymowna sprawa. Paradoks był, tak. Drużyna Niemcy, no jeszcze niedawno przecież drużyna potęga światowa przecież, tak? No i ona by wypadła z pierwszego koszyka, tak naprawdę zagrożeni z tym samym byli, jeszcze to tak naprawdę do wczoraj Chorwaci, wicemistrzowie świata. No to jest jakaś taka sytuacja dosyć mocno kuriozalna, powiedziałbym, no ale cóż, no jeszcze może się ziścić, tak? Jeszcze możemy przecież wygrać i... Bardziej kuriozalna była sytuacja z nami w pierwszym koszyku, ja bym powiedział, niż to, że oni mogą z niego wypaść. Cała piłka, tak jakby wszystko, no, Islandia też jest tak wydaje się na pierwszy rzut oka dosyć mocno też takim egzotycznym krajem w tym zestawie tych pierwszej dywizji. No cóż, no ja bym... No Niemcy nie mogą wygrać tego przywoła. Wtedy trzeba jakiś zaciskać kciuki. Nie jest nadzieja dla reprezentacji Polski. Niemcy nie mogą. Najlepiej, żeby wysoko przegrali, bo prawda? Nasi są ewidentnie dla mnie na etapie jeszcze budowy, więc ja też jakoś tak bardzo nie liczę na to, że tak rozniosą tą dobrze funkcjonującą Portugalię. Tak? Bo naprawdę też w tych poprzednich meczach, które widzieliśmy, no to jest drużyna, która tą naszą grupę jak najbardziej zasłużenie w niej prowadzi. I tak mi się wydaje, że... Może pewnie ją wygra, no chociaż patrząc też na Hiszpanów, też, którzy się raptem po dwóch zwycięstwach raptem się zacięli, nie zrobili do końca praktycznie żadnego punktu, więc to też jakby trzeba już tak na 100% być pewnym. Ja bym wolał, żeby we Włoszech już sobie Portugalia zapewniła zwycięstwo w tej... To by nam pewnie trochę ułatwiło jednak mecz, nie? No ale to mówię, to losowanie z tego pierwszego koszyka jest piekielnie ważne i widzieliśmy też na przykładzie naszych drużyn klubowych, że Lech Poznań, który, no, pamiętamy Manchester City, Juventus, jak się już ma takie zyski, takie jakie mamy po Euro, jakie mieliśmy po tej kadencji Nawałki, po tym wykorzystaniu rankingu do maksimum i temu całemu chytremu planowi grania meczów towarzyskich, by awansować,
nabiliśmy sobie ranking, jesteśmy losowani z górnych koszyków, to to trzeba wykorzystać, a już na pewno nie można tego zaprzepaścić. Tak jak tenisista, który po jednym fenomenalnym turnieju, jak Jerzy Janowicz kiedyś w Paryżu, wskakuje nagle do czołówki rankingu ATP, a przynajmniej już do pierwszej pięćdziesiątki, ma zapewniony start w turniejach wielkoszlemowych bez eliminacji. Tam pierwszą rundę można trafić nawet na kwalifikanta, nie będąc rozstawionych, zdobyć tyle punktów, co tak to trzeba się napracować, najeździć po świecie. Jak na tę karuzelę wskakujesz, musisz się jej trzymać, bo jak spadniesz, to potem długo możesz nie wrócić i spadać w tych kolejnych koszykach. Lech Poznań, no widzimy, nie wykorzystał Stjarnan, potem były kolejne wstydliwe porażki i teraz jest płacz, że musimy grać z bardzo silnymi rywalami, żeby wejść do Ligi Europy i zazdrość, że Legia, która sobie zapracowała na rozstawienie, ma słabszych rywali i ta drabinka wygląda stosunkowo łatwo, choć też wiadomo, można się na niej poślizgnąć. No i mówię, najgorsze by było, gdybyśmy tak szybko i tak łatwo, no ten kapitał, jakim mówię, jest losowanie z górnych koszyków i potencjalnie słabsi rywale w dalszych fazach roztrwonili. I o to będzie walka, mówię, w Portugalii, żeby nie wypaść z tego koszyka, a potem już tylko, no wiadomo, Niemcy z drugiego, no zawsze możemy trafić tak czy inaczej na nich, ale to jest taki najtrudniejszy rywal, a ci inni są potencjalnie łatwiejsi. Łatwiej się po prostu od tego odbić, łatwiej płynąć przez taką wodę, która może jest trochę mętna, ale jednak to, niż przez jakąś taką bagnistą, gdzie co chwilę jakaś jeszcze pirania się tam, czy wąż czai, który ja myślę, że najlepszym podsumowaniem naszej rozmowy o meczu Polaków z Portugalią jest to, że powiedzieliśmy sobie o tenisie, o Lechu Poznań, o Niemcach. Ja specjalnie nawet taką koszulkę wziąłem piłkarską, jak widać, bo taktycznie wszystko rozrysowany, garmasz stadionowy, no ale że tak sobie ostrzyliśmy zęby, że tutaj będzie jednak to szato, będziemy spożywać, że będą kalmary, a jednak zostaje nam taki garmasz stadionowy, wracamy do tej takiej polskiej. Giętej. I patrzcie, jaki ładny Giętej, która nie jest może zła, ale jednak czasami fajnie. Czy Lewandowski strzeli gola? 5 miesięcy nie strzelił. Że strzeli z Portugalią, kurs 3,25. Wchodzicie w to? Za nisko, żeby nie skusił. No to może inaczej. Kamil Grosicki, masz większy kurs. 6,50, że Kamil Grosicki strzeli gola z Portugalią. Co wy na to? Lepiej, czy jeszcze szukać dalej? No. Nie ma kursu na to, że nie będzie na przykład kiksu środkowych obrońców, ani jakiejś bramki takiej nieprzyjemnej, też byłby pewnie... Grosicki to wiecie już bardziej, bo tam pójdzie no, jakaś kontra, Grosicki się zabierze, zejdzie do środka, uderzy prawą nogą. No, wiadomo, że Grosik albo do linii i dośrodkowanie, albo jak nikt za nim nie nadąży, no to do środka i prawą nogą przy dalszym słupku. Ja bym lewego bardziej obstawiał, wiesz? Ja myślę, niż Grosicki? Tak, mimo wszystko, że gdzieś tam... Jako asystenta bym tak. My gramy na wyjeździe, ta murawa jest równa, więc myślę, że będzie bez problemu. Patrzyłem na tę piłkę, wiesz co, ja akurat wczoraj waszej analizy nie oglądałem, choć bardzo lubię, bo też po wyjazdach służbowych się dzieckiem musiałem zająć może na drobie, ale tak patrzyłem też na te powtórki jeszcze tak na bieżąco i ja nie wiem, jak on tego nie strzelił. No. Ona moim zdaniem zrobiła inny kozioł po prostu. To nie było, jakby wiesz, to nie była taka płaska piłka, po prostu źle oceniła. Nie była, tak, ale nie podskoczyła też dużo, ale dużo bardziej też jakoś gdzieś. No, to przy takiej szybkiej zagranie, mocnej piłce, no to w zwolnionym tempie 15 centymetrów. On ocenił po prostu, że ta piłka po kontakcie z murawą pójdzie bardziej płasko po prostu, a ona poszła mi tam 20 cm wyżej. Tak mi się wydaje. Też tak to też tego szczęścia, którego trochę tam zawsze brakuje, a poza tym mu tak, no nie wiem, zachowując taką koncentrację do końca, to jednak miałbyś farta, kawałek ruchu można wykonać. Gazie, drużyna w gazie, to przy takiej sytuacji odbija mu się od tyłka, od pleców i ona wpada, tak? No, jeśli drużyna jest... Albo Lewandowski przewraca się o tę piłkę, bo ona gdzieś tam mu między nogami zostaje, przewraca się, wpada i wszyscy się śmieją, mówią, gol jest gol. Jest potwierdzenie, że jest klątwa i tyle moim zdaniem. No i... Tam czujny jest tą szpilką strasznie. Strasznie. To żebyśmy tacy byli czujni z tą szpilką nad Holandią i Niemcami. Mi się przypomniało, jak tak słuchałem też właśnie tłumaczeń potem Roberta Lewandowskiego po tym meczu, to mi się przypomniało, że kiedyś oglądałem taki filmik piłki dośrodkowywane do Cristiano Ronaldo w hali. To było chyba dla ESPN-u robiony po ciemku właśnie. Pokazujące jego reakcję, szybkość reakcji i tak dalej. Te filmiki takie dokumentalne, które są tak prokurowane, że to wychodzi nam z tego Superman prawie. No ty się znasz na kinie. Prawda czasu, prawda ekranu. No prawda czasu jest taka, że nie wygrywamy kolejnego meczu. Prawda ekranu jest taka, jaką ją zobaczymy w meczu z Portugalią. Oby było lepiej, obyśmy byli takimi szczęściarzami jak nasz szczęściarz tygodnia, z tego tygodnia. Zobaczcie, jaki kuponik zdarzeń jest tutaj cała masa. Mamy tenis, mamy piłkę nożną League Trophy. Jakby ktoś się zastanawiał nad poziomem rozgrywek. Kursy tak oscylujące w granicach od 1,95, 1,70, 2,50.
I wszystko oczywiście trafione. No, jest to szczęścia. Tak trzeba grać. Ale żelko, my to sobie się śmialiśmy, ale teraz jeszcze jest jeden, przepraszam, jeszcze jest, to jest cały czas ten kupon szczęścia, że to jest tych meczów cała masa, ale my się śmialiśmy, a ty jesteś naszym pechowcem tygodnia. W końcu coś wygrałem. Gdyby, żelko, gdyby... Wiedziałem, że muszę coś wygrać. A to był w ogóle ostatni mecz na tym kuponie, za tak 5 jest. Złotych, to jest ekspert. No to jest niesamowite, naprawdę, powiem ci, wszystko ładnie trafiłeś, nawet tą Pogoń Szczecin, że pokona Legię. To akurat było proste, jak się okazało. Trudniej było trafić Lechię z Krakowią i Wisłę z Zagłębiem Lubin. Ale no tak to jest, no życie. A jeszcze Sheridan tam miał w końcówce sytuację. No nie zapomnisz. Ja jeszcze mówię, dziesiąty mecz, jeden ten. A tam jeszcze premia 10 tysięcy, chyba 8 osób trafiło z tego, co słyszałem, tego eksperta. Więc to 10 tysięcy do podziału na 8 by było jeszcze dodatkowo. A ja ci 5 złotych tysiąc. Ty mówisz 5 złotych tysiąc, to prawda, wiesz ile wygrał właśnie nasz szczęściarz? 540 tysięcy. Tak trzeba żyć. Także ten. Tak to podsumujmy może. Spłaciłbym długi. Nie, no gratulacje. Zagrał jeszcze jeden kupon, żeby spłacić resztę. Słuchajcie, z ogłoszeń bardzo ciekawych. Pierwsza liga w Krakowie. Jest mecz Garbarni z Wartą. Poznań, kto wygra? Zdać mi, bo jadę na ten mecz i chcę wiedzieć, czego się spodziewa. Warta. Okej. Okay. Zdecydowanie. Zapraszamy na ten mecz. Z Garbarnią w Krakowie? Zapraszamy nie dlatego, że ja będę, tylko dlatego, że będzie strefa kibica. Na Wiśle grają, tak? Ale już dyskusja, już ta polska piłka to tak właśnie rusza naszych tutaj influencerów. Zapraszamy serdecznie właśnie do strefy kibica. Na Instagramie oczywiście też obserwujcie, bo wszystko tam są same dobre rzeczy się dzieją. Jeszcze jeden fajny mecz jest. No. Jastrzębie Raków. To może być naprawdę... Raków wygra. No tu ja bym tak, wiesz, nie był do końca taki pewny. To może naprawdę na Jastrzębie gra bardzo ładną piłkę, w sensie takim wizualnym, już nawet pomijając... Nie dla Rakowa, bo oni też mają ładną piłkę. No właśnie dlatego jestem bardzo ciekawy tego. To jest piękne, ludzie narzekają, że przerwa reprezentacyjna. Fortuna, pierwsza liga, cyk, blisko macie, czy na właśnie ten mecz, który ty polecasz, czy do Krakowa, czy... Kolejka trwa, także zapraszamy. Zapraszamy też na Twittera, gdzie jest hit dnia. Możecie głosować na mecze, które będą miały lepsze kursy. A ja mam do was pytanie, bo pomijając fakt, że należy śledzić profile, żeby nie przegapić naszego programu już za tydzień, co jest oczywiste, Facebooki, YouTube, Twittery, Instagramy, wszystko, to ja mam do was takie pytanie. Czy wy oglądacie skoki narciarskie? Teraz? Czekaj. A no skaczą na narodowy? Nie, no słuchajcie, bo to jest bardzo ważna kwestia, bo tak, w siatkówce wygrywamy, to może teraz pora, wracają skoki narciarskie, może... Żeby poprawić sobie ten polski nastrój, usiąść, dmuchać w ten telewizor. Czuję jakiś podstęp. Czuję podstęp. Podchwytliwe pytanie. Mamy Bęce Plus, Ligę Mistrzów, Ligę Mistrzyń. Trzy polskie zespoły męskie, trzy żeńskie w Lidze Mistrzów. Wszystkie mecze. To byś nie wymienił, nie macie Małysza, nie macie Stocha, skoki dwa. Ale mamy, wiesz, mamy Wlazłego, mamy Kochanowskiego. A czy to jest podstęp, to się wszyscy dowiedzą pewnie dzisiaj. Ja tam nie będę spoilował. Zapraszam na przyszły tydzień, obyśmy te kupony wchodziły. Przynajmniej ta moja część, żeby tam podszedł wyżej w tym rankingu, żebyś nie miał takiego pecha. Mamy kciuki, Żelek, za ciebie, żebyś się odbił. I trzymamy kciuki za... Ja myślę, że to jest fatum, jak z reprezentacją Polski. Jak mi się w końcu uda, to im się uda. W meczu Polski z Portugalią trzymamy kciuki za Holandię, tak jak powiedział Tomek. Widzimy się za tydzień, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.